Marysz Olkiewicz, IndyCage.pl z Robertem Złotkowskim po media treningu i przed historyczną galą KSW 39 Colseum. Witam serdecznie. Dzień dobry. No cóż, dużo roboty przed tą galą. Damian Janikowski, Łukasz Juras Jurkowski, Paweł Popek Monster, z którym z nich najlepiej, najlżej, a z którym najciężej się było dogadać, trenować, czy każdy jest inny i ciężko to opisać? Zdecydowanie każdy jest inny, każdy tyle ile ludzi, tyle charakterów, ale z każdym to była przyjemność pracować, tak? Teraz tylko, żeby panowie to, co wynieśli z treningów, wnieśli do oktagonu i wykonali swoją pracę. Damian Janikowski, od niego chciałbym zacząć. No, zapaśnik wiadomo rewelacyjny tutaj. Wiadomo, że to jest trochę inaczej pod MMA, inaczej w tych zapasach, w których on brał udział na olimpiadzie. Ale czy ciężko było go tej stójki nauczyć? Czy to opuszczanie rąk na przykład było problemem? Które mankamenty najwięcej sprawiały problemu, aby u Damiana wyegzekwować tą stójkę na tym poziomie, aby mógł pokonać Gallegosa? Cały czas pracujemy nad tą stójką. To nie jest tak, że pracujemy 3 miesiące i już będzie ta stójka perfekcyjna. To jest okres długofalowy, przygotowanie zawodnika do mieszanych stylu walki w ogóle, czy do walki. Także... popracowaliśmy na tyle, na ile mogliśmy. Ma tą stójkę całkiem niezłą, zresztą jak widzieliście, fajnie się porusza. Ogólnie Damian Janikowski jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, także łapanie różnych cech i różnych nawyków ruchowych jest dla niego bardzo proste i przychodzi mu z łatwością. Czy trener też się zajmował rozpracowaniem przeciwnika, czy tylko tym przygotowaniem stójki Damiana pod ten debiut? Ja się zajmuję stójeczką, czyli sprawdzam, patrzę, co można zrobić w aspekcie mojej płaszczyzny stójkowym, ale mamy trzech, jest nas cała trójka, także cała trójka konsultuje to wszystko i jesteśmy teamem. Jesteście spokojni o debiut Damiana? Czy spokojni? Zawsze są jakieś emocje. To jest walka, także gdzie drwa się robi, tam wióry lecą i przypadkowy cios może zakończyć walkę. Także myślę, że dopiero będziemy spokojni po walce. Chociaż jesteśmy spokojni na to, jak na ten czas, jak przepracował ten okres. Czyli szybko adoptuje się do tych nowej formuły dla niego? Jak najbardziej tak. Łukasz, no mówił, że nie leżał w liściach, często o tym powtarzał, no więc jak to wyglądało naprawdę, bo jednak 6 lat to jest epoka w MMA, w przygotowaniach do walki i co zostaliście? No, Łukasz wrócił ze sportowej emerytury po 6 latach, gdzieś tam cały czas aktywnie wypoczywał, coś robił. Jak mówi, to był najlepszy okres przygotowań w jego karierze, także mam nadzieję, że tłum, ludzie i on sam da dobre widowisko. No i Paweł, no o tym najgłośniejszy, można powiedzieć, nie sobie twój nabytek, no ale podopieczny. Dużo było roboty, czy to, jak ta robota, była wdzięczna robota, Paweł był sumienny, przychodził, starał się faktycznie, czy to było to utrudnione, czy to było od przypadku do przypadku, jak wyglądała praca z Pawłem? Nie, był sumienny, tak jak było powiedziane, jak był rozpisany trening, to przychodził, jak coś nie mogliśmy zrobić ze względu na zobowiązania zawodowe Pawła, to przykładaliśmy trening, bądź któryś z trenerów z nim jechał, bo tak jak mówię, Paweł jest cały czas aktywnym artystą, także musiał dawać koncerty, bo gdzieś tam zobowiązania. Wiadomo, w tym ostatnim okresie odwołał część imprez, żeby się skupić tylko i wyłącznie na walce. Przygotowywał się bardzo sumiennie, trenował, ale tak jak mówię, okres przygotowań zawodnika jest to okres bardzo długofalowy, żeby wybudować określone nawyki ruchowe, kondycje i tak dalej. Popracowaliśmy tyle, ile mogliśmy, tyle zrobiliśmy na chwilę obecną. Zobaczycie efekty, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Wiadomo, że trener nie zajmował się przygotowaniem kondycyjnym Pawła, natomiast widział. Ale miałem w to wgląd. I to jest cały czas konsultowane. My jesteśmy sztabem trenerskim, który konsultuje wszystko razem. Jeśli czegoś brakuje, to trzeba to podpasować. Jeśli widzę, że czegoś mi brakuje w aspekcie stójkowym albo kondycji, czy nie dochodzi, czy te nogi są za słabe, czy ręce opadają, to gdzieś tam konsultuję to z trenerami od przygotowania fizycznego, czy z Kamilem Umińskim, czy z Darkiem Giersem. Także pasujemy, tak jak mówię, grupowo. Rywal mówi, że nie trenował, sporo osób mówi, że pewnie trenował, ale no nie ukrywajmy, że nie ma możliwości o tym, aby zrobił kondycję na 3 rundy. Czy Paweł jest gotowy chociaż na te 2, aby... No bo w pierwszej będzie Robert najgroźniejszy, to jest oczywiste. I czy będzie w stanie te 5 minut bez problemu przewalczyć, przepykać, utrzymać w dystansie i w drugiej skończyć Roberta? Bo myślę, że to jeden z najrozsądniejszych game planów. Myślę, że tak, że no zobaczymy. No. To jest walka, wejdą panowie do oktagonu, on się zamknie, no i zobaczymy, każdy ma plan na walkę, jak to mówi Mike Tyson, do momentu otrzymania pierwszego ciosu, my również mamy, pewnie Robert Boniejka też ma, także no zobaczymy, no. Będziemy wszystko na bieżąco korygować w ringu.
Rozumiem, że trener będzie we wszystkich, u każdego z zawodników w narożniku. Tak, jak najbardziej. Włodarze KSW poszli mi tak na rękę, że podzielane są te walki, że zdążę przebrać się i wyjść do następnego zawodnika, czy rozgrzać i pomóc. Dobrze, w takim razie życzymy powodzenia przede wszystkim i liczymy na fajerwerki. Dziękuję ślicznie za wywiad i do zobaczenia prawdopodobnie już w sobotę. Nie dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.